Przez te 3 lata nam, myślę, że nasi instruktorzy, brygadziści i w ogóle ludzie tej firmie, którzy byli za nas odpowiedzialni, wyuczyli nas porządnie, z czego można zauważyć po konkursach naszych na mistrzostwa monterów izolacji. Potrafimy wszystko wykonać to, co normalni pracownicy, gdzie nasze prefabrykacje są naprawdę bardzo wysokim poziomie. Myślę, że podpisanie umowy od razu po praktykach daje nam możliwość wkroczenia i wdrożenia się już w pracę, gdzie to jest dla nas też ułatwienie na przyszłość, bo my kończąc szkołę tak na dobrą sprawę nie wiemy, co byśmy dalej chcieli robić. Na początku każdą prefabrykację trzeba zaprojektować, trzeba ją wyrysować, potem samodzielnie wyciąć. Niektóre już mamy wycięte na maszynach, no ale są takie, których nie da się po prostu z góry wyciąć, dlatego trzeba je samemu zaprojektować, narysować. Przechodziliśmy do pracy, no i się uczyliśmy tego, co zwykli pracownicy też robili, te prefabrykacje, to my też je wykonywaliśmy. Uczyliśmy się krok po kroku wykonywać je od podstawy, tak jak normalni pracownicy. To jest właśnie taki zawód, że wyobraźnia tak naprawdę dużo rzeczy pokazuje, tak, że dostajemy na przykład jakiś tam rysunek gotowy do wykonania i oni muszą sobie wyobrazić, jak to ma wyglądać i po prostu sami sobie zaplanować kolejne etapy pracy, żeby to do skutku doszło. Bo to nie jest taka monotonna praca, że wykonujemy przez cały dzień jedno i to samo, tylko każda rzecz jest inna, nie? Do każdej rzeczy trzeba podejść w inny sposób i to jest ciekawe, mi się wydaje, że młodzież też nie lubi takiej monotonii, tak? Oni albo ciekawość zżera, ciągle coś nowego robić, uczyć się i dobra atmosfera. Podobał mi się ten projekt od początku, dlatego że osoby dorosłe w sposób bardzo odpowiedzialny i taki wiarygodny podeszły do młodych ludzi. Czyli pan Marian Siwoń i Kornelia Tomala, tworząc klasę patronacką, wiedzieli od początku, że tworzą dla tych młodych ludzi pewną perspektywę rozwojową, tworzą pewną przyszłość. I od początku było budowanie takiej wartości młodego człowieka, ale wartości również, która będzie potrzebna później w firmie. I tak jak dzisiaj 12 młodych ludzi podpisywało umowę o pracę, to ich opiekunowie już widzieli, gdzie by chcieli ich mieć zaangażowanych w pracy. Myślę, że najbardziej szczególne jest to, że oni są od samego początku zapewniani, że tu dostaną miejsce pracy, czyli ta cała ich edukacja już jest pod kątem, że wiedzą, gdzie będą pracować. Jeśli się ich przekonało, żeby się tego zawodu uczyli, to trzeba ich też było przekonać, że damy im pracę, będą mogli pracować i w Polsce, i wyjeżdżać, a to się wiąże z ciekawymi wyjazdami za granicę. Także jak to sobie wybrali, to wiedzą, że mogą się tu zrealizować w firmie. Myśmy się na bazie tej klasy patronackiej, również jako Urząd Marszałkowski, uczyli nowej jakości w szkolnictwie zawodowym. My w chwili obecnej mamy ponad 2000 młodych ludzi po stażach płatnych dla nich i dla ich opiekunów w różnych zakładach opolszczyzny. Praktyka to jest najlepszy element edukacji i przełamania pewnych obaw, lęków, żeby się odnaleźć w nowoczesnej firmie.